No dzień dobry. Cześć, Aniu. Hej. Kawki? Bardzo chętnie, dziękuję. Zapraszam cię do samochodu, którego nie ma. Jak to nie ma? To co, to są wirtualne sanie Mikołaja? Dokładnie tak. Dzisiaj w rolę sań wcieli się Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, który nie zjechał nawet jeszcze z taśmy produkcyjnej, a który my dzisiaj świątecznie przetestujemy i po raz kolejny zrobimy coś dobrego dla środowiska. Dobra. Nareszcie. Mam już dość siedzenia w mieście. Ekotropy prowadzą nas tym razem w moje ukochane Tatry. Wow, ale pięknie. Ale te góry nie wyglądałyby tak świetnie, gdyby nie ludzie i ich troska o dziką przyrodę. Z kim będziemy rozmawiać? Z pracownikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będzie z nas dumny. Jedziemy do niego bezemisyjnie i bezgłośnie. Ojej, jaki śliczny. Wow. Przed samym samochodem. Pokażę ci moje ulubione miejsca. Jak się czujesz, jak tu wracasz? Bardzo dobrze, tęsknię często za tymi widokami. Cześć, Janek. Serwus, hej. Witaj. Cześć, Ania. Cześć, Jasiek. Miło Znajdujemy się na terenie Parku Narodowego, tak? Tak, jesteśmy w Tatrzańskim Parku Narodowym. A kiedy powstał? Powstał w 1955 roku, choć już dużo wcześniej tutaj chroniliśmy przyrodę w Tatrach. Jasiek, a jaki jest cel działalności parku? Więc przede wszystkim ochrona przyrody, ale też tak zwane udostępnianie, czyli dzielenie się tą przyrodą z ludźmi. Myślę, że w przypadku naszego parku to jest właśnie jedno z większych wyzwań, bo mamy unikatową przyrodę, no i mamy miliony ludzi, którzy z niej chcą skorzystać. Tak, a co poza dbaniem o zwierzęta, rośliny, jakie działania podejmujecie? No też ochrona środowiska, bo mamy trochę infrastruktury w parku, mamy budynki w głębi Tatr. Staramy się, żeby one jak najmniej oddziaływały na przyrodę. No i oczywiście fotowoltaika, elektromobilność, jak najmniej emisji, spalin. Fajnie, no to co? No to idziemy dalej, co? Lecimy. Tatrzańskim, dobrym, świeżym powietrzem. Aniu, w tym roku choinkę ubierzemy nieco inaczej. O! Dla naszych czworonożnych przyjaciół. Dobry pomysł! W sensie, że taka warzywna. Musimy zadbać też o naszych braci mniejszych. Bardzo piękny pomysł. Kochani, na te święta życzymy wam przede wszystkim zdrowia, dużo miłości i cierpliwości w tych trudnych czasach. Żebyśmy zadbali o siebie i swoich najbliższych i pokłonili się naszej wspaniałej, cudownej naturze. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.